15 listopada, Jasnowidz z Gdańska. Będzie zwiedzenie. Jak? Przez płomienie. Płomienie na niebie. Będzie objawienie. Fałszywe objawienie. Nie bierzcie. Niczego nie bierzcie. Jeżeli coś dadzą, nie bierzcie. Widzę coś a la kulka. Kilkanaście centymetrów średnicy. Wielu weźmie. Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olaf. Oto ode mnie taka krótka audycja na temat Jasnowidza z Gdańska, na temat jego SMS-ów. Ale muszę Wam się przyznać do najważniejszej rzeczy, że do tej audycji skłoniło mnie obejrzenie najnowszego materiału Atora o szopce, szopce świątecznej w Watykanie. Polecam Wam ten materiał, jeśli macie ochotę. Wkleję tutaj linka. To będzie pierwszy link, który wkleję, to będzie właśnie do tego materiału. I najważniejsze w tym materiale jest to, jak Ator opisuje tą szopkę i pokazuje tam jakiegoś kosmitę albo kosmonautę, który stoi przed Jezusem i trzyma w rękach taką okrągłą kulkę. To jest jakiś dar. No, Ator tam prezentuje swoje teorie na ten temat, a ja chciałbym Wam zaprezentować SMS-a, którego tutaj mam od Jasnowidza z Gdańska. SMS-a sprzed miesiąca. Miesiąc temu Jasnowidz z Gdańska był chory, miał gorączkę. Wiem, że to trochę śmiesznie zabrzmi, ale no poprosiłem go, żeby w tej gorączce, w tej chorobie też pozapisywał te swoje jakieś myśli, skojarzenia, wizje. Bo stwierdziłem, że może to będzie jakiś taki czynnik wyzwalający jego moc i może jakoś to coś ciekawszego trafi. Wtedy Jasnowidz napisał mi wiele SMS-ów. Pamiętam je dobrze, ale bałem się je publikować, bo brzmiały dość niesamowicie. Ale po obejrzeniu materiału właśnie Atora o szopce i o tym kosmicie, czy o tym kosmonaucie, który daje tą kuleczkę Jezusowi, to muszę Wam powiedzieć, że od razu skojarzyłem to z SMS-em od Jasnowidza z Gdańska, który tutaj właśnie zaraz przytoczę. Tak więc, tutaj data tego SMS-a to jest 15 chyba listopada, to ja na końcu filmu wkleję te SMS-y, żebyście mogli zobaczyć jakby z jakich one są dni, godzin i ich pełne treści. A tutaj zobaczmy tego SMS-a właśnie wtedy z 15 listopada i tutaj pisze Jasnowidz z Gdańska, tu będę patrzył na monitor, tak, żeby Wam to przeczytać, że będzie zwiedzenie. Na pytanie jak albo w jaki sposób, to że przez płomienie na niebie. Tu mamy znak zapytania, to znaczy się, że płomienie na niebie albo coś podobnego jakby, tak, dlatego tutaj mamy znak zapytania. I następny SMS, to sam Jasnowidz tutaj pisze, że albo gorączka go pali, albo ma takie skojarzenia, że to są faktycznie wizje. Chyba musiał faktycznie źle się czuć i nie wiedział, czy to są wizje, czy nie są wizje. To podobnie jak pan Krzysztof Jackowski mówi, że kiedyś przynajmniej opisywał, że wizje to tak... To są krótkie strzały mikrosekundowe. I tak, to dla tych, co wiele lat słuchają Jackowskiego, to wiedzą, że z 5 lat temu chyba na Tag NTV takie coś mówił. Okej, a więc przechodzimy do SMS-a od Jasnowidza z Gdańska. I tu czytamy, że będzie zwiedzenie. Na pytanie jak, to jest przez płomienie na niebie. Czyli Jasnowidz wskazuje, że na niebie będzie nam się coś wyświetlać albo będzie jakieś ala objawienie. Ale przestrzega, że to może być zwiedzenie, a nie objawienie. Każdy, kto czyta Pismo Święte, wie, że zanim przyjdzie Jezus, najpierw przyjdzie Antychryst. I mamy teraz tak. Albo moja gorączka pali mnie, albo takie skojarzenie. Będzie zwiedzenie. Objawienie. Fałszywe objawienie. Niczego nie bierzcie. Znaczy, nie bierzcie, niczego nie bierzcie.
Jeżeli coś dadzą, niczego nie bierzcie. I tu jest najważniejszy punkt tych SMS-ów od jasnowidza, bo tutaj napisał w nawiasie: widzę coś a la kulka, kilkanaście centymetrów średnicy, albo mi się wydaje. I słuchajcie, no musicie zobaczyć ten materiał Atora lub po prostu wpisać sobie w internecie szopka watykańska 2020 i tam będziecie mieć tego kosmitę i zobaczyć, co on trzyma w rękach. On dokładnie trzyma kulkę kilkanaście centymetrów średnicy. I no, Ator ciekawie tam tłumaczy, myślę, że warto jest właśnie tego posłuchać, bo obok tego kosmity też ktoś stoi. I ta ciekawa kulka, ten dar też jest dość dziwny, nie? Ale ja nie chcę siać paniki, ja chcę wam tylko przedstawić te SMS-y, bo ja po prostu wierzę w Boga i uważam, że to, co ma być, to i tak będzie, że należy się modlić jakby i tyle, i musimy trwać w gotowości. A więc tu mamy nie bierzcie, niczego nie bierzcie, tak, ta kulka, ten, aha, i że ostatnie zdanie, nie bierzcie, wielu weźmie. Czyli jasnowidz mówi, że jeżeli będzie fałszywe objawienie, jeżeli będzie to zwiedzenie przez jakieś płomienie na niebie czy coś, jeżeli będą jakieś dary, to przestrzega, żeby nie brać, ale jednocześnie mówi, że to może być tak zorganizowane, że wielu może wziąć. Czyli wielu może się nabrać, nie? Miejmy nadzieję, że jeżeli będzie to zwiedzenie, to że wielu chrześcijan oprze się jemu i nie da sobie wkręcić. Dobra, i teraz mamy tutaj, co tu jeszcze mamy? I tu jest taka wskazówka, to jest dość ciekawe, od jasnowidza z Gdańska. To jest taka wskazówka, w jaki sposób jakby dodatkowo będzie można odróżnić, czy to jest zwiedzenie, czy to nie jest zwiedzenie. Wiecie w jaki sposób? W taki, że jak Jezus miał wrócić, no to mamy powiedziane, że wróci Jezus. Jezus to jest liczba pojedyncza, tak? Wróci Zbawiciel, wróci Jezus Chrystus, tak? A tutaj mamy, że on tutaj dokładnie tłumaczy, że jeżeli będą coś dawać, niczego nie bierzcie, to jest cytat, i w nawiasie on tłumaczy, że to znaczy się, że jest liczba mnoga, to znaczy się, że iluś, kogoś tam, wielu będzie coś dawało, nie? A skoro wielu będzie dawało, to jest ten cytat, jeżeli będą, tak? Czyli nie jeżeli będzie, że Jezus będzie, tylko że jeżeli będą dawać, to znaczy się, że kto to będzie? Kto to będzie i że ich wielu będzie i będą dawać? To jest taka wskazówka. Cała ta audycja to jest taka ciekawostka. To jest głównie dla moich odbiorców, głównie dla fanów, czy po prostu ludzi, którzy słuchają, jakby interesują się tymi SMS-ami od jasnowidza z Gdańska. Dla tych, którzy nie wiedzą, którzy trafili tutaj przez przypadek, to powiem, że jasnowidz z Gdańska to jest taka wysoce, bym powiedział, religijna, wierząca osoba, która po prostu jakoś prorokuje, jakoś ma jakieś wizje, lokucje, jakieś takie dziwne rzeczy. I za moją namową on tu jakoś pisze SMS-y, rozmawia ze mną przez telefon, tłumaczy mi mniej więcej. Ja staram się wam to przekazywać. No, wychodzi to jak wychodzi. I mam nadzieję, że jest to tam jakoś ciekawe. Mam nadzieję, że jakoś mniej więcej wam naświetliłem sprawę. Tak więc chciałby się, że z wesołych świąt, choć może to trochę głupio zabrzmić jakby w kontekście tych SMS-ów, ale miejmy nadzieję, że nic takiego się nie sprawdzi. Nie siejmy paniki, nie siejmy strachu ani czegoś podobnego. Jasnowidz zawsze powtarza, że po prostu, że módlmy się po prostu i cokolwiek nie będzie, po prostu się módlmy. A propos tych modlitw, to postaram się też w następnych audycjach pokazać wam te SMS-y z tą wielką armadą. Jasnowidz tam wskazuje, gdzie ta armada płynie. I też SMS-y na przyszły rok, 2021, no, który wiadomo, że będzie wyjątkowy. No, to takie ciężkie SMS-y, ale no trudno, no... Pocieszające jest w tym to, że w jakiejś tam wizji, w jakimś tam SMS-ie jasnowidz pisał o tym,
Znaczy, nie wiem, czy on to pisał, czy mi to mówił. To zaraz chyba do niego zadzwonię po zmontowaniu tego filmu i poproszę, żeby mi napisał dzisiaj. Ale mówił, że widział z dużej wysokości też Polskę i wiele kręgów jakby ludzi modlących się. Co znaczyło się, że będzie się coś takiego działo przez parę miesięcy, co najmniej 5-6 miesięcy, że ludzie się po prostu będą się grupować i modlić. Co mnie akurat cieszyło, nie? Bo ja wierzę w moc modlitwy i wierzę w Boga, więc to mnie akurat ucieszyło, ale z drugiej strony zasmuciło mnie, co takiego miałoby się wydarzyć, że ludzie nagle mieliby się zbierać i modlić. No, mam nadzieję, że nic złego, ale raczej to coś tam nie do końca pozytywnego. Ale dobra, zostawmy to miejsce, a z tym miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Nie modlmy się. Z Bogiem, cześć. Dajcie łapkę, dajcie komentarz. Pozdrawiam was wszystkich. Jeśli macie ochotę obejrzeć sobie ten filmik Atora, możecie tam napisać, że gościcie tam przez Olafa. Ale to macie tam wolność, mniejsza z tym. Cześć, trzymajcie się i do następnego razu, nie?